Brazylijczycy tradycyjnie trzymając się za ręce w tym łańcuszku szczęścia, który ma ich doprowadzić do finału. A także mecz eliminacji Mistrzostw Świata Brazylia-Ekwador i w Barcelonie spotkanie Szwedów z Marokiem. Oto Szwedzi: Ravelli, Nilsson, Anderson, a także Bjerklund, Ljung, Inieson, Tern, Dalin, Brolin, Milt i Kenneth Anderson. Jeśli chodzi o Brazylijczyków, to w bramce Taffarel, Jorginho, Marcio Santos, Aldair, Branco, Mazinho, Mauro Silva, Dunga, Zinho, Bebeto i Romario. A więc jak powiedziałem, bez Raya, no i oczywiście bez Leonardo, który zachował się bardzo ładnie po spotkaniu ze Stanami Zjednoczonymi. Pojechał do szpitala, odwiedził gracza, którego faulował, Ramosa. Ramos już widział to starcie na magnetowidzie, powiedział: nie mam do ciebie pretensji. Dziękuję za przeprosiny, sam cię przepraszam, też sprowokowałem. No, nie zmienia to faktu, że Ramos ma złamaną kość jarzmową, natomiast Leonardo pauzować będzie przez 4 spotkania, nie zobaczymy go w finale. Kolumbijczyk Cadena Torres spogląda na zegarek. Brazylijczycy dziś w jednolitych, niebieskich strojach. Szwedzi na biało, z wypustkami żółto-niebieskimi na po prawej stronie, na koszulkach i po lewej również. Z nadziejami jedni i drudzy. Kto się będzie cieszył? Kto będzie zmartwiony? Kto będzie grał w meczu pocieszenia o trzecie miejsce na tym stadionie w sobotę, a kto w wielkim finale w niedzielę 17 na zakończenie tej imprezy? Mazinho. Jorginho. Dunga. Marcio Santos. Branco. Romario, pole karne, Romario, będzie gol, a jaka fiksacja, nie ma bramki, ale jest jeszcze szansa, Mazinho! Obaj chyba będą mieli co wspominać po tej akcji, i Romario, i Mazinho. Jorginho, pole karne, Romario! Była to, proszę Państwa, akcja i 24 strzał, który wreszcie przyniósł Brazylijczykom tak wymarzoną i zasłużoną bramkę. 35. minuta spotkania. Brazylia prowadzi ze Szwecją 1-0. Piąty gol Romario w turnieju w 15 finałach piłkarskich Mistrzostw Świata. Pozostaje 10 minut i tak jak w spotkaniu Szwecja-Rumunia, teraz dopiero mecz, myślę, że nabierze rumieńca. Szwedzi zdają sobie sprawę z tego, że grać będą tylko o trzecie miejsce. Mówię tylko, może aż. Myślę, że ruszą, że zaatakują. Proszę zwrócić uwagę na fakt, że Romario tę bramkę strzelił głową. Ustępuje 81. minuty. Po strzale Romario Brazylia prowadzi 1-0. Teraz jest szansa na 2-0. Romario, no wreszcie, wreszcie rozstrzelała się ta Brazylia, podobnie jak w pierwszej połowie. Nie mają Szwedzi sił. Grali dodatkowe 30 minut z tymi nerwami z Rumunami. I proszę Państwa, koniec. Brazylia-Włochy 17 lipca na tym stadionie. Samo południe w wielkim finale 15 piłkarskich Mistrzostw Świata. Jedno mogę już potwierdzić. Któryś z nich, a więc któryś z zespołów Włoch albo Brazylii, sięgnie po tytuł Mistrza Świata po raz czwarty.